Władimir Putin z jego punktu widzenia nie może pozwolić sobie dzisiaj na przegraną, ponieważ ta przegrana to jest koniec Putina. Zaraz za tym idzie zapowiedź i to jeszcze potwierdzona słowami, nie blefuję, zapowiedź użycia broni jądrowej. To zagrożenie od kilkudziesięciu lat przynajmniej nie było tak poważne dla Europy Środkowo-Wschodniej, jak właśnie teraz. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej generał Bogusław Pacek, generał Dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku i były doradca NATO do spraw reformy wojskowego systemu edukacyjnego Ukrainy. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie generale, świetna informacja. Obrońcy Azowstalu są uwolnieni. Rosja wymieniła ich za Wiktora Medwedczuka, między innymi, czyli proklemowskiego oligarchę, który został schwytany przez Ukraińców w kwietniu tego roku. Czy jest pan zaskoczony taką wymianą, że uwolniono obrońców Azowstalu, zakładu, który stał się symbolem oprócz Wyspy Węży tej wojny? Czy to o czymś nam mówi? Ta informacja zupełnie mnie nie zaskoczyła. Zupełnie mnie nie zaskakuje. Mhm. Nie, ponieważ od początku było wiadomo, że Federacja Rosyjska z dwóch powodów nie może pozwolić sobie na jakieś bestialskie postąpienie z tymi obrońcami. Po pierwsze, ze względu na opinię światową, ci obrońcy stali się w dużym stopniu symbolem tej wojny, a po drugie ze względu na takie przesłanki czysto praktyczne. Rosjanie mają nie tylko, Ukraińcy, przepraszam, mieli nie tylko bliskiego oligarchę, bliskiego Władimirowi Putinowi, ale także swoich żołnierzy, oficerów, podoficerów, także szeregowych. W związku z powyższym to normalne postępowanie na wojnie. Ukraińcy także są zainteresowani zatrzymywaniem jak największej liczby Rosjan, ale nie po to, żeby ich neutralizować, ale po to, żeby wymieniać na swoich żołnierzy zatrzymywanych przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. To teraz pytanie z mojej perspektywy, czyli perspektywy laika. Ja się opieram na liczbach, które mnie na przykład zaskoczyły, bo mamy tak. 215 uwolnionych Ukraińców i 56 przedstawicieli Federacji Rosyjskiej, rosyjskich żołnierzy, czy tam tak jak Wiktor Medwedczuk, prokremlowski oligarcha. To jest nierówność jakaś. Zdecydowanie więcej uwolnionych Ukraińców niż Rosjan. O czym nam to mówi? I czy w ogóle o czymkolwiek? Tylko pozory, pani redaktor. Ponieważ liczy się nie tylko ilość, ale liczy się jakość. Mm-hmm. Czyli wagowy potencjał Wiktora Medwedczuka jest znacznie większy niż jednego szeregowego, czy nawet porucznika po stronie ukraińskiej. W związku z powyższym czasami jest tak, że jakaś jedna znaczna bardzo osoba jest zamieniana na nawet na setki osób po drugiej stronie. Tu nie ma nic dziwnego. To są proporcje, które się nie da wyliczyć. Negocjacje obydwu stron prowadzą do takich trudno przewidywalnych liczb po jednej i po drugiej stronie wymienianych osób. Panie generale, czy pana zdaniem, pytanie pewnie trochę retoryczne, ale jednak zaryzykuję i je zadam. Żołnierze pułku Azow wrócą na front? Nie, ci dowódcy z całą pewnością nie. Już wiadomo, że oni pozostaną w Turcji, bo Turcja jest tym państwem, które podjęło się negocjacji pomiędzy stroną rosyjską i ukraińską. Czy wrócą na front? Jeżeli będą zdolni do walki, to sądzę, że tak, ci żołnierze, którzy będą mogli wrócić z Turcji. Ukraińcy są zdeterminowani i pokazują nie tylko piękne postawy patriotyczne, ale także przemyślane działanie zgodnie z hasłem wszystkie ręce na pokład i każdy, kto może walczyć dzisiaj w obronie Ukrainy, jest zapraszany, w cudzysłowie, czyli jest powoływany do armii i walczy. Panie generale, w tej chwili sytuacja w Federacji Rosyjskiej jest taka, że nie da się praktycznie kupić biletów w żadnym kierunku do żadnego państwa, które nie wymaga od Rosjan w tej chwili wiz. Rosjanie w wieku poborowym, rezerwiści uciekają na łeb na szyję, właściwie chyba tak to można przedstawić. Czy pana zdaniem Władimir Putin spodziewał się, że społeczeństwo rosyjskie tak bardzo nie będzie chciało walczyć?
myślę, że tak, że zdała sobie sprawę z tego, że będą protesty. Gdyby nie przewidywał czegoś takiego, z całą pewnością ta mobilizacja nastąpiłaby wcześniej. Bo sam fakt, że Putin wstrzymywał się z tą mobilizacją, dziwił ekspertów, wielu ekspertów wojskowych, bo przecież w obliczu wielu niepowodzeń w czasie tej wojny Rosjanie, wydawałoby się, powinni znacznie wcześniej sięgnąć po wyszkolone rezerwy mobilizacyjne. Zrobił to w sytuacji już koniecznej, bo nie da się prowadzić tej wojny ze strony rosyjskiej z tymi siłami, które występują w Ukrainie. A to, że uciekają Rosjanie, myślę, że Rosjanie bardziej niż my w Polsce zdają sobie sprawę z tego, co ta wojna na tym trzecim etapie, bo tak nazywam ten etap, co ona może oznaczać. To nie jest ani pierwszy etap kijowski, ani drugi charkowski, gdzie owszem też ginęli żołnierze. To może być etap o wiele bardziej krwawy. To może być etap, w którym ilość zabitych może być znacznie większa niż wcześniej. To jeśli pan pozwoli, ja troszkę zostanę przy tym trzecim etapie, bo pan mnie absolutnie zaintrygował w tym momencie. Co oznacza trzeci etap? Czym jest trzeci etap i dlaczego akurat Rosjanie mają wiedzieć, co on oznacza? Rosjanie są zdeterminowani, a nawet zdesperowani, bo z jednej strony mają fatalną sytuację w Ukrainie, ta druga porażka, kompromitacja tak naprawdę charkowska, ale nie tylko w obwodzie charkowskim nastąpiło coś, co jest kompletnym niepowodzeniem Rosji, ale także słabo idzie Rosji w obwodzie donieckim, w obwodzie chersońskim. W związku z powyższym coś trzeba robić. A co tu robić, skoro równolegle Niemcy dociskają bardzo do muru narzędzia energetyczne, przejmują Rozneft, przejmują, mówię o infrastrukturze, przejmują infrastrukturę Rozneftu, Gazpromu i idą twardo, śmiało i wszystko wskazuje na to, że poradzą sobie, a to największe państwo gospodarcze Unii Europejskiej, że poradzą sobie bez energetyki, bez surowców energetycznych Rosji. Z drugiej strony jest małe, ale jednak istotne także nakłanianie Rosji przez bardzo duże państwa, przez Chiny przede wszystkim, ale też przez Indie, od których tych dwóch państw Rosja bardzo zależy gospodarczo na obecnym etapie i te państwa także namawiają Rosję do zakończenia wojny. W związku z powyższym tu nie ma wyjścia. Putin albo wycofać się, albo negocjować na jakichś warunkach jednak Ukrainy, albo uderzyć. I ci, którzy znają dobrze Rosję, z całą pewnością spodziewali się, że Rosja uderzy. I ten moment, ja tak uważam, jest bardzo niebezpieczny, bo to nie tylko 300 tysięcy, może mniej, bo nie wierzę, żeby 300 tysięcy zostało nagle zmobilizowanych. To także zapowiedź bardzo poważna użycia broni jądrowej. Dzisiaj, właśnie 23 września, mamy historyczny dzień. Bo to dzisiaj rozpoczynają się głosowania w referendum o przejście w granice Federacji Rosyjskiej dwóch obwodów, donieckiego i ługańskiego. Zapowiedziano także głosowania w obwodzie zaporowskim i w obwodzie chersońskim. To jest z 25-30% razem Ukrainy, jak policzymy to wszystko, co się dzieje na wschodzie. Mówię o tych obwodach i o głosowaniach. A w konsekwencji to wszystko prowadzi do tego, że jeszcze w tym roku, a być może w październiku, Rosja ogłosi światu, że jej terytorium to także te cztery obwody. Jeżeli tak się stanie, nie mam złudzeń, jeżeli tak się stanie, że sfałszują te wybory, a nie mam złudzeń, że Rosja to wszystko pięknie ukartowała, w cudzysłowie pięknie, to oznacza, że jeszcze w tym roku Rosja zasygnalizuje albo wręcz głośno, z tupetem zwróci się do Zachodu, nie tylko do Ukrainy, i powie, że każdy następny strzał wymierzony w stronę jednego z tych czterech obwodów to będzie strzał w stronę Federacji Rosyjskiej. Dlaczego to wszystko jest tak ważne? Dlatego, że zaraz za tym idzie zapowiedź i to jeszcze potwierdzona słowami, nie blefuję, zapowiedź użycia broni jądrowej. Wszyscy wierzymy, że to jest zapowiedź taktycznej broni jądrowej, ale nie strasząc Polaków, bo nie ma powodu do straszenia,
jesteśmy w NATO, to NATO zapewnia nam bezpieczeństwo i my zapewniamy bezpieczeństwo innym państwom NATO, ale nigdy, jestem przekonany, to zagrożenie od kilkudziesięciu lat przynajmniej nie było tak poważne dla Europy Środkowo-Wschodniej, jak właśnie teraz, ze względu na tą ogólną sytuację, którą nakreśliłem w Ukrainie i w Europie tutaj środkowo-wschodniej. Jeżeli czytamy komentarze amerykańskie, włącznie z komentarzami najwyżej postawionych decydentów, to nikt z nich nie mówi, że to jest tylko zastraszanie. Do tej pory twierdziliśmy, że Putin nas zastrasza. Że blefuje. Dzisiaj tak. Amerykanie mówią, że bierzemy te zagrożenia, traktujemy bardzo poważnie. W związku z powyższym nie ma powodów do paniki, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ten trzeci etap wojny może być poważniejszy od dwóch poprzednich. Dobrze, panie generale, mówimy o użyciu broni jądrowej, czy też taktycznej, czy nietaktycznej, akurat mniejsza o to, ale pana zdaniem Putin nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji użycia takiej broni atomowej? To znaczy, że on jej użyje i nie... Myśli pan, że on nie wie, jaka będzie odpowiedź? Ja też nie wiem, jaka będzie odpowiedź konkretna. Ja wiem, że będzie odpowiedź, natomiast jaka będzie, nie wiem. To jest najważniejsze pytanie, które zadała pani redaktor i Władimir Putin posiłkuje się danymi wywiadowczymi, bo przecież Rosja ma swój wywiad, oceną ryzyka, wieloma innymi kwestiami. Ale trzeba sobie zdawać sprawę też z tego, że Władimir Putin z jego punktu widzenia nie może pozwolić sobie dzisiaj na przegraną, ponieważ ta przegrana to jest koniec Putina. To nie jest koniec Rosji, ale to jest koniec Putina. W związku z powyższym to, co najrozsądniej mogłaby dzisiaj zrobić Rosja dla swojej przyszłości, dla swojego społeczeństwa, to zakończyć tę wojnę, siąść do stołu z Ukrainą i wyjść niekoniecznie z białą flagą, ale wyjść jakimś rozsądkiem, który jest potrzebny Rosji, nie tylko Ukrainie. Ale to jest coś, co z całą pewnością nie tylko pozbawiłoby Putina władzy, ale prawdopodobnie spowodowałoby pociągnięcie do odpowiedzialności za to wszystko, co już się stało. Panie generale, to jeszcze chciałabym wrócić do tej decyzji Putina, którą ogłosił w swoim orędziu. Mam na myśli częściową mobilizację. Szojgu mówi, że to będzie około 300 tysięcy osób. No tylko zapowiadać, a dokonać czegoś, to jest jeszcze daleka droga od jednego do drugiego. Widać gołym okiem, że Rosjanie nie chcą walczyć. Więc nawet jeżeli oni siłą, bo to widzieliśmy, jak się na siłę wpycha rosyjskich mężczyzn do autokarów i wywozi do Ukrainy, nawet jeżeli siłą ich się do tej armii wcieli, no to jaką oni wartość bojową będą mieli, skoro walczyć nie chcą po prostu? To jest prawda, ale ja mam większe obawy, w cudzysłowie oczywiście, bo tak naprawdę to powoduje moją radość, wszystkie problemy Rosji. Ja mam większe obawy o rosyjskie zaplecze logistyczne niż o gotowość tych ludzi. Bo to, że ludzie protestują, to wszystko zależy od tego, jak te protesty będą przebiegały za tydzień, dwa, trzy. Natychmiastowe protesty i tego typu reakcja pewnie wystąpiłaby w każdym państwie, gdzie rekrutują ludzi na wojnę. Ci żołnierze, którzy będą wcieleni, a jestem przekonany, że Rosji jednak się uda wcielić odpowiednią liczbę żołnierzy, odpowiednią, mówię o tym, co planuje dzisiaj Sztab Generalny Federacji Rosyjskiej, to oni pójdą na wojnę, oni będą walczyć, bo tutaj nie ma, żołnierz nie ma innego wyjścia, to jest żołnierz... Nie, no może się poddać. Takie sytuacje mieliśmy na froncie już, prawda? Że albo uciekali, albo się poddawali, albo oddawali w ręce Ukraińców. Mogą się poddać, ale ja na to bym nie liczył. Raczej uważam, że ten ruch spowoduje wykorzystanie żołnierzy bardziej doświadczonych niż tych, których Rosja używała do tej pory. Bo pamiętajmy, że Federacja Rosyjska opiera się w dużym stopniu na żołnierzach służby zasadniczej. Żołnierz służby zasadniczej zależy na jakim etapie szkolenia został powołany na tę wojnę. Wielu żołnierzy, i to było widać z nagrań na YouTubie, z tych rozmów nagrywanych przez Ukraińców, to byli żołnierze niedoświadczeni, to byli żołnierze, którzy panikowali. Teraz Federacja Rosyjska zamierza wykorzystać żołnierzy już przeszkolonych, którzy przebywają w rezerwie, ale oni kiedyś byli w wojsku. Wielu z nich ma doświadczenie
z Syrii, z wcześniejszej wojny w Donbasie, a być może także i z Afganistanu. W związku z powyższym na pewno będzie wiele problemów. Trzeba ich wstępnie przeszkolić, trzeba dokonać wielu ważnych czynności, które wymaga wprowadzenie do walki tego typu mobilizowanych oddziałów. Ale skoncentrujmy się na chwilę tylko na zabezpieczeniu logistycznym. Rosja pokazała, że ma z tym ogromny problem. Ja sądzę, że tutaj będą duże schody i prawdziwe wyzwania Rosji. Powołanie 300 tysięcy żołnierzy to jest coś bardzo, bardzo trudnego. To nie tylko żołnierze, nie tylko uzbrojenie. To są setki rzeczy. To są leki, to są łóżka, to jest pościel, którą trzeba, to jest woda, to jest wyżywienie, piekarnie. Przecież muszą piec tam ten chleb na miejscu, bo on nie dojedzie spod Moskwy. I tak dalej, i tak dalej. To jest ogromne przedsięwzięcie. Nie używajmy zwrotu częściowa mobilizacja. To jest po prostu mobilizacja. I czy ona jest częściowa, czy nie częściowa. Powołuje się tylu żołnierzy, przede wszystkim ile państwo jest w stanie powołać, czyli jakie ma zdolności, możliwości i tylu, ile jest potrzeba. Jeżeli Rosja mogłaby powołać więcej, albo miałaby takie zdolności, to powołaby które nie 300, a 400. Trudno przewidywać, że powołają milion żołnierzy, bo nie ma takich potrzeb operacyjnych przede wszystkim, ale sądzę, że Rosja też nie ma takich zdolności, żeby powołać wszystkich, cały ten milion, o których mówimy. Panie generale, ci Rosjanie, którym w tej chwili udało się już z Rosji uciec, mówią mediom bardzo krótko, prosto i na temat. To jest wojna Putina, to nie jest nasza wojna. I teraz pytanie, co się wydarzy i czy w ogóle cokolwiek, znając oczywiście wszystkie didaskalia, przez które rosyjskie społeczeństwo przechodziło przez wieki, czy pana zdaniem zmieni się coś w rosyjskim społeczeństwie, jeżeli chodzi właśnie o podejście do Władimira Putina, który to jeszcze no, kilka miesięcy temu obiecywał rosyjskim matkom, siostrom, córkom, że ich synowie, mężowie, bracia nie będą szli na front. On to słowo dane rosyjskim kobietom złamał w tej chwili. I teraz pytanie, czy to jest wystarczający powód, który doprowadzi do jakiegoś przesilenia, jeżeli chodzi o podejście i poparcie dla Władimira Putina w samym rosyjskim społeczeństwie? Sądzę, że to jest początek zmian, ale nie spodziewajmy się, że one nastąpią szybko. Mhm. Bo jednak trzeba pamiętać, że wciąż ponad 70% Rosjan chce wojny, chce tej wojny z Ukrainą i popiera Putina. W związku z powyższym, nawet jeżeli ten proces się rozpoczął, to trzeba teraz na spokojnie ocenić, jakich rozmiarów jest to proces. Rosja to jest państwo ze 140-milionowym społeczeństwem. Więc jeżeli to będą tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy protestujących, którzy nie chcą tej wojny, to rzeczywiście coś, co będzie czymś nowym, co przyniesie nie tylko koniec Putina, ale być może zmiany w Rosji. Na obecnym etapie ja to bardzo nie wierzę, że to nastąpi szybko. Jeżeli czytam w różnych mediach o gwałtownych i licznych zamieszkach, to prawdą jest, że widać to w Moskwie, ale często media też donoszą, że na ulicę w jakimś mieście wyszło 60 osób. W związku z powyższym to dobrze, że tak się dzieje w Rosji, to dobrze, to jest początek, ale nadal to są krople, być może duże krople, a jeszcze nie wodospad, który jest w stanie coś gwałtownie zmienić. Panie generale, to jeszcze na sam koniec ważne pytanie dotyczące tego, jaka powinna być reakcja Zachodu na to, co zrobił Putin i na to, co nas czeka w najbliższym czasie właśnie w związku z jego słowami z orędzia. Jeżeli Zachód twierdzi, że na poważnie bierze zagrożenia Władimira Putina, to wszystko, co teraz się powinno czynić, jest po prostu tajne, bo trudno, żeby w mediach dowództwo NATO, czy polskie dowództwo, czy amerykańskie ogłaszało prawdziwe dania. Z całą pewnością potrzebna jest pewna nawet utajniona gotowość państw, gotowość systemów obronnych do nieprzewidzianych działań, ale także nie ma co ukrywać spokojnie, ale także gotowość państw, społeczeństwa cywilnego na wypadek jakichś poważniejszych zagrożeń w Ukrainie. Z całą pewnością chcę podkreślić, żeby też nie było paniki. Z tego, co mówi Władimir Putin, z tego, co czyni Rosja, nic nie wskazuje na to,
żeby to wszystko dotyczyło bezpośrednich zagrożeń dla Polski, dla innych krajów NATO. Mówimy o zagrożeniach dla Ukrainy, ale Ukraina jest sąsiednim państwem z Polską. W związku z powyższym, jeżeli dzisiaj są rozdawane, czy mają być rozdawane jakieś środki medyczne na wypadek promieniowania, na przykład zwiększonego, to jest bardzo rozsądny ruch, który nie powinien wywołać żadnej paniki. No, czasami też szczepimy się na zimę, chociaż nie przewidujemy grypy, ale jednak na wszelki wypadek dobrze jest się zaszczepić. W związku z powyższym uspokajam Polaków, ale z drugiej strony uważam, że przemyślane, mądre działania wyprzedzające i zapobiegawcze przy tego typu zagrożeniu są słuszne. Panie generale, Siergiej Ławrow popisał się po raz kolejny, tym razem na sesji ogólnej zgromadzenia ONZ-u. Czy pana zdaniem on w ogóle powinien był dostać wizę, żeby do Nowego Jorku na forum ONZ się udać? To jest trudne pytanie i trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone miały tu wielki problem, ponieważ Organizacja Narodów Zjednoczonych to jest prawie 200 państw, które nie wszystkie reprezentują taki sam pogląd jak my. Mniej więcej 60, może 70%, ja tak patrzę, to są moje obliczenia, liczących się państw zdecydowanie krytycznie albo potępia, albo krytycznie patrzy na to, co robi Rosja dzisiaj i jednoznacznie to ocenia jako agresję. Ale jest Afryka, jest Ameryka Południowa, są kraje biedne, gdzie Rosja ma swoje wpływy, gdzie też gra i propagandowo, i gospodarczo. W związku z powyższym to jest trudna decyzja. Amerykanie zachowują bardzo daleko idący rozsądek i trochę balansują, czy udzielając pomocy Ukrainie w taki sposób, żeby nie dać się spłokować do czegoś, z jednej strony co rzeczywiście rozpętałoby jakiś większy konflikt z udziałem państw NATO, ale z drugiej strony także, żeby nie przysporzało zwolenników Rosji w ocenie światowej. I to pozbawienie Ławrowa wizy być może spowodowało krytykę szerszą wielu państw, które nie do końca rozumieją, albo nie do końca są zainteresowane, albo powiem wręcz, z ich interesów wynika popieranie Rosji. No dobrze, no i co w związku z tym? Znaczy, no oburzyłyby się te państwa i co by się wydarzyło? No to pooburzałyby się i tyle, panie generale. A w tym momencie Ławrow dostał scenę do opowiadania absolutnych bzdur i kłamstw na temat Ukrainy. Nazywania jej państwem totalitarnym, mówienia o tym, że Rosjanie są tam zabijani, ponieważ jest to państwo totalitarne. No takich rzeczy chyba nie wolno robić. Znaczy, przepraszam, jeżeli ja się wykazuję jakąś naiwnością, ale jednak może po prostu ktoś wreszcie powinien powiedzieć dość. Panie redaktor, to nie jest naiwność. Powiedziała pani mądre i święte słowa, które powinny przyświecać tego typu decyzjom. Ja próbowałem, tłumacząc decyzję, wcielić się w myślenie amerykańskich liderów. Jeżeli by pani pytała mnie o moje zdanie, absolutnie w każdym gremium dzisiaj, gdzie występują Rosjanie, powinien dominować tego typu kierunek. Nie dla Putina, nie dla Ławrowa, nie dla Rosji, bo nawet delikatne pogrożenie palcem na szanghajskiej organizacji współpracy przez premiera Modiego, delikatne takie zalecenie, że już czas na wojnę zakończyć, spowodowało, że tam Putin się dość gęsto tłumaczył i obiecywał, że wojnę zakończy. W związku z powyższym ma pani rację. Trzeba izolować liderów rosyjskich, trzeba robić wszystko, aby nie znajdowali akceptacji nawet wśród państw afrykańskich i Ameryki Południowej. Tym bardziej, że Rosja rozumie tylko język siły, o czym doskonale wiemy. Panie generale, bardzo dziękuję za to spotkanie. Generał Bogusław Pacek, państwa gościem. Pozdrawiamy pana. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.